Prosta K jest styczna w punkcie A do okręgu ośrodku O. Punkt B leży na tym okręgu. I miara kąta AOB jest równa 80 stopni. Przez punkty O i B poprowadzono prostą, która przecina prostą K w punkcie C. Zobacz rysunek. Miara kąta BAC jest równa kąt BAC, to jest ten oto kąt, to jest kąt alfa, on jest do obliczenia. Należy zauważyć po pierwsze dwie podstawowe informacje. Tutaj mamy dwa promienie zatem trójkąt ABO jest trójkątem równoramiennym. Jeżeli od 180 stopni odejmujemy sobie kąt między ramionami, wychodzi nam, że dwa pozostałe kąty mają 100 stopni. Więc jak podzielimy na dwa, wychodzi nam, że każdy z nich ma 50 stopni. Spróbuję tutaj wcisnąć tu 50 i tu 50 stopni. Ale jeszcze jest druga podstawowa informacja. Otóż kąt. E, między styczną a promieniem poprowadzonym do punktu styczności ma kąt prosty, czyli tutaj jest kąt prosty, i z drugiej strony również jest kąt prosty. Jest kąt prosty, no a ten kącik ma 50 stopni. No to dopełnienie do 90 to jest 40 stopni. Zatem to jest nasza odpowiedź: punkt C.